Cześć wszystkim z tej strony Kador, a to jest kolejny gameplay z multiplayera w grze Call of Duty Ghosts. Ponownie gram na mapie Strike Zone. No co prawda, po prostu bardzo lubię tę mapę, a wręcz uwielbiam. Bo jest taka, jaka powinna być mapa w Call of Duty moim zdaniem. Czyli super ciasna, ale przy okazji dobrze zbudowana. I tym razem gram inaczej niż to było, o jaka zwiecha, niż to było w poprzednich dwóch, trzech, może nawet czterech gameplayach. Czyli nagrywam tutaj głos bezpośrednio podczas grania. O, słuchajcie, zwierzki mam, sorki. Przez to właśnie zginęłem, że miałem zwiechę, dobra, nieważne. Lecz niestety może się to troszeczkę przełożyć na jakość mojej gry czy komentowania, bo ja albo komentuję, albo gram, więc teraz będę musiał to wszystko połączyć, ale tak czy siak chcę się skupić bardziej na grze. Gram sobie MTAR-em. Kurde, był z tyłu. Mam do niego szybkostrzelność. Tak sobie po prostu chcę wykonać operację ze szybkostrzelnością, bo nigdy nie korzystałem z tego dodatku do broni. A MTAR jest bardzo dobrą bronią. On ma troszeczkę problemy z celnością, moim zdaniem. Znaczy jest czasami trudny do kontroli i ma troszeczkę zryty celownik mechaniczny. Ale damage ma strasznie duży. Nie wiem, jakim cudem ten koleś mnie zabił. A, chciał przykozaczyć. O, no i już wleciał. Właśnie jak ktoś, słuchajcie, wleci do tego korytarza tutaj z shotgunem, to po prostu koniec. Wygrywa ten z shotgunem. Znowu gram tutaj perkami specjalisty, bo chcę wykonać operację na narzucenie amunicji. Nawet zdobycie właśnie amunicji i podanie jej dla... No i kurde, ten koleś, no! A nie, to myślę, to jest inny. Słuchajcie, strasznie dużo osób tutaj lata z tymi kamuflażami. Ale go fuksem! Zdjęłem ostatnią kulą, ale i tak zginęłem. Strasznie dużo osób lata tutaj z tymi celownikami. O! Mówię, jak nie stąd, to stąd. Nie z celownikami, tylko z tymi kamuflażami snajperskimi. I wkurzają mnie oni, naprawdę, wszyscy tak się chwalą, jak ktoś tylko zdobędzie ten kamuflaż, to cały czas z nimi latają, no wkurzają mnie oni, cały czas tylko z nimi latają i tak się chwalą tymi swoimi kamuflażami. O, zdobyłem kamuflaż snajpera, żeby go zdobyć, to trzeba zabić 850 ludzi z chromowaną lufą chyba, czyli, o, w dupę ma, czyli ze snajperki. O, już widzę, że to nie będzie zbytnio ciekawy gameplay, niestety. Tak jest. Sowę też mam, bo... No kurde, przecież kliknąłem nóż. Dobrze są ci kolesie unikni, którzy, zobaczcie, nawet. Trudno jest mi ich tam jakoś tam... O, ładnie. Dwa trupy, ale już był. Osoba trzecia była. O nie, mamy kampera. Też latam właśnie, żeby widzieć te miny, bo mam też operację na to, żeby zniszczyć te wszystkie... Te wszystkie całe te jemy i w ogóle, kiedy mam ten perk, tam jest kamper, widzicie? I za cholerę go nie można zdjąć. Dobra, zrobię trzecie podejście. Nie ma! Kurde. Dobra, nieźle to rozegrałem. Ale to już... No ej, słuchajcie, ja bym chyba ukryty. Widzieliście, schowany bym, jakim cudem on mnie zabił. A tu już zdążyłem użyć nóż, moim zdaniem. No sorki, ale ja noża użyłem. No bo oni są po prostu szybsi. Dobra. Nie tym razem. Nie tym razem. Tu nóż jest, słuchajcie, genialny. No i kurde z tym shotgunami. Oni lubią strasznie na tej mapie latać z tymi shotgunami. Słuchajcie, ten nóż w porównaniu do noża z
z Black Opsa 2 to jest wręcz genialny, bo w Black Opsie 2 to takie gówno było. Kurde, kamizelkę miał chyba. W Black Opsie 2 to ten nóż to takie gówno było, no ja rozumiem, że chcieli go zbalansować. A to ten! To ten, członek oddziału, cholera. Dobra, zniszczymy to. No kurde, serio, nie daliście mi tego zniszczyć. No trudno. Ale milisekunda bym to zniszczył, już jedno więcej do tej operacji bym miał zaliczone. Jakie staty? 20-18, no słuchajcie. Mimo, że byłem najlepszy z teamu, jak widzicie, zresztą zaraz to będzie widać na większym ekranie. Byłem najlepszy z teamu, ale... zginęłem również najwięcej razy z teamu. Zaraz to zobaczycie. Ja właśnie zauważyłem ciekawą zależność. Nie wiem, jak ja popełniam błąd podczas grania. Może ja za dużo sprintuję, ale byłem pierwszy z teamu, jak widzicie. Ale również najwięcej razy zginęłem. Nie wiem dlaczego, słuchajcie, ci inni, co tak słabo mi poszło, ale oni tyle nie ginęli, a ja musiałem zginąć najwięcej razy. Dobra, w głosowaniu wygrała mapka Octane. Tutaj sobie wezmę Remingtona. Oj, Remingtonem grałem strasznie mało, teraz właśnie chcę troszeczkę go rozwinąć. Znaczy rozwinąć, troszeczkę kili z niego zgarnąć, bo mówią, wiele ludzi mówi, że to jest dobra broń, lecz niestety ja jej nie lubiłem z jednego powodu i to bardzo wręcz nie lubiłem. Ona ma tak zrytą... O, nawet tego kolesia nie zauważyłem, słuchajcie, nawet go nie zauważyłem. Niestety to jest strasznie dużo odsetek osób, które... O, strasznie dużo odsetek osób, które się kładą i kampią, niestety. I mają super celność. W przeciwieństwie do mnie. Remington nie grałem, gdyż on ma strasznie słabą szybkostrzelność i mi to tak wkurzało, bo wielokrotnie ja mógłbym ubić kolesia, ale zawsze brakowało tej jednej kuli, czy nawet więcej, no bo słuchajcie. Co to do mnie strzela? Dobra, nieważne. Mam też perk. No w sumie perk właściwie. Na padlinożerce. Nie dlatego, że jestem takim dobrym graczem, że w późniejszym czasie mi brakuje amunicji, tylko również chcę wykonać operację z zebraniem tyle ekwipunku od wroga przy użyciu właśnie tego perku. Dobra, ale się skupiłem na gadaniu, teraz trzeba troszeczkę pograć. Ta mapka jest dziwna strasznie, raz tu się tak koksi, tak potrafi wyniki ubić, ale czasami to nie wyłażą nie wiadomo skąd. Też czasami jest trudno dostrzec na tej mapce typków, jak mają dobry kamuflaż. Na przykład tu się, o, miałem super zwiechę, przez co zginęłem. Wy zobaczycie ten na nagraniu, tę zwiechę i w końcu... będzie, że ja nie ginę z własnej winy często, tylko przez jakieś zwiechy, nie wiadomo skąd to. Znowu nawet nie zauważyłem kolesia. Słuchajcie, trudno jest zauważyć na tej graczy, na tej mapie graczy. Tu jest. O, nie ma? I my mamy gorszy kamuflaż, bo my mamy taki ciemniejszy, jak widać po typkach z mojego teamu. Oni mają taki bardziej pustynny, przez co jest ich troszeczkę trudniej zauważyć. O, na przykład tego pana. Nie wiem jak wy, ale ja mam czasami z tym problem po prostu. Może ślepy jestem. O, no i jeszcze zginąłem. Nawet nie wiem, kto mnie zabił, szczerze mówiąc. Ja tam nikogo nie widziałem. A jest, dobra. No o, kurde mać, no w tym samym momencie musieliśmy użyć, ale ja, jako że mam gorszy internet, pewnie to mi ping nie pozwolił na to. W goście też jest zryte, bo czemu w goście nie pokazuje pingu? O, widzicie, camper. Zobaczcie. O, super staty, to po pierwsze, a po drugie, czemu tutaj pingu nie widać? Ja do dziś nie rozgryzłem, dlaczego oni w goście
nie chcą pokazać, jaki ktoś ma ping. No, musiałem dwóch na jednego, to nie mogłem tego wygrać. Oni nie chcą w Ghoście zaimplementować czegoś takiego, że będzie pokazywać ping graczy. No, jakby to było takie trudne normalnie dla nich, to jest... normalnie trzeba by 30-gigabajtowy patch chyba wydać, żeby... na... Jezu, gdzie ja w ogóle się wpieprzyłem? Tam ze trzech ich było. Szacha, 30 giga patch normalnie wydać, żeby... O, zwiecha. O, ale żyje. Patch wydać, żeby w ogóle chyba zaimplementować normalnie takie coś. O, dobra, znowu zginęłem. Miałem grać, ale znowu się rozgadałem. Bo mnie wkurza ta gra właśnie tym, że nie chcą pokazać pingu. O Jezu, cały czas w plecy. Dobry team mają po prostu. Zna się tego kolesia, Crybaby. Nie, nie mają dobrego teamu, jak tak patrzę. To ja jestem tylko cienias. No bo mówię, albo się gra, albo się gada. O! O Boże, z tymi kamperami. Słuchajcie, ja nie lubię kampienia. Tak jest. Patrzcie, trzeba tego kamperka tam zdjąć. Który wciąż tam był. Ładnie. Ładnie to zrobiłem. Kurde. Co teraz zrobić? Kampić czy... Nie no, nie mogę kampić. Tak jest. O, patrzcie, troszeczkę się tu odmieniły moje losy. O, ten Crybaby, patrzcie, jeszcze mnie zabije. Ach, udało mi się go zabić. Ubiłem gnoja. O nie, 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 nie. Nie bijcie mnie. No nie bijcie mnie, powiedziałem. Ja jestem za młody, żeby ginąć. O, upokorz wroga, którego zabijesz. No i kurde, nie udało się, już koniec meczu. Okej, tak więc w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych gameplayach z gry Call of Duty Ghosts. Mam nadzieję, że będą lepsze niż te. Ale się zobaczy. Cześć.